Chciałbym z wami poruszyć ostatni temat rozstanie Magdy i Roberta. Jak myślicie, dlaczego? I co się o ich oświadczeniach? Ona powiedziała, że on okłamywał, a on powiedział, że nie okłamywał. I kto ma rację? Komu ufacie? Powiem ci szczerze, że co do Magdy i do Roberta, to ja byłam pewna, że to się tak skończy, dlatego gdzieś o tego Roberta próbowałam walczyć. Ale ja już mówię teraz o życiu realnym, tak, o wczorajszych no wydarzeniach. Tak, no tak, no powiedziałam, że wiem, że tak że to, A okej, okay, bo że myślałem, tak bandzie... że jesteś w hotelu jeszcze. Nie, nie jestem w hotelu. Generalnie to było do przewidzenia, że tak się stanie i Magda ma ciężki charakter, mhm. Robert też jest na swój sposób specyficzny, więc oni się po prostu nie dopasowali, no i... To jest trochę głupie, że wylewają taki swój jad, e, zaprzeczając samym sobie na internecie. No i na tym Instagramie. Powinni zostawić to dla siebie, bo nie wiadomo, kto tu kłamie teraz. Także... A komu ufasz? Jakbyś miała skierować się w którąś stronę, to w którą? Magda czy Robert? Nie. nie, nie. Politycznie nie. Po środku. a ty łukasz? Tak, jeśli chodzi o konflikt. Magdy i Roberta, ich związek w programie. De facto jest ich to prywatna sprawa, tak? Ja staram się nie zaglądać tam ludziom w majtki. W każdym razie jest to temat, który został poruszony w mediach i warto byłoby się do niego odnieść. Chociażby tutaj, z tobą. No jasne, jak gdzie indziej? I, i, I moje zdanie w tym temacie jest takie, że taki jest ambar... Moje zdanie... No, żeby dwoje chciało naraz! Tak jest ambarans! Żeby dwoje chciało, na chciało raz. naraz! Prawda?